W łomżyńskim domku pastora pojawiła się prasa mincerska. Mieliśmy możliwość przedpremierowo wybić sobie pamiątkową monetę, a każdy taką możliwość będzie miał już 15 czerwca na Starym Rynku. Zapytamy teraz mieszkańców Łomży, w którym roku Łomża uzyskała prawa miejskie i jak będą świętować ten jubileusz. Może wiesz, w którym roku Łomża uzyskała prawa miejskie? Nie mam pojęcia, ale wiem, że obchodzimy 600-lecie. Taki szybki rachunek matematyczny. Skoro jest to 600-lecie, to... 1418. A ja nie wiem. Nie będę mówić. A jaki jubileusz w tym roku obchodzimy? 600-lecie. 1400 któryś, ale nie wiem, który dokładnie. To skoro obchodzimy w tym roku 600-lecie, to... Nie wiem. Na pewno nie wiemy. Na pewno nie wiecie. Nie. Jaki jubileusz obchodzimy w tym roku? 600-lecia. Czyli w którym roku uzyskała prawa miejskie? A, 2018 minus 600. Czyli? 1418. Tak, dokładnie. W którym roku Łomża uzyskała prawa miejskie? Nie pamiętam. A jaki jubileusz obchodzimy w tym roku? Jubileusz obchodzimy w tym roku 600-lecie Łomży. Czyli w którym roku Łomża uzyskała prawa miejskie? Nie mam pojęcia. A jaki jubileusz obchodzimy w tym roku? Pewnie Łomży. 600-lecie nadania praw miejskich może? Chyba tak będzie. Drodzy Państwo, może wiecie, w którym roku Łomża uzyskała prawa miejskie? Nie. Nie wiecie? Wystarczy odjąć 600 lat. Czyli który to będzie rok? 1418. Nie 600 lat temu. Czyli jaki to był rok? Już policzymy. To był rok 1418. Tak jest. Prawa miejskie uzyskała 500 lat temu. Na pewno 500? No tak mi się wydaje. W którym roku Łomża uzyskała prawa miejskie? 1418. No bardzo ładnie. Będziecie jakoś świętowały ten jubileusz? No wydaje mi się, że nie wiem, no może wiemy dobrego. Ale nie, no chyba będziemy może w jakichś obchodach łomżyńskich będziemy uczestniczyć, coś nie wiem, na 11 listopada może coś tam. Czekacie na jakieś koncerty, jakąś zabawę? Tak, głównie na teatr aktywny. Właśnie. No i w sumie w sierpniu mają być jakieś właśnie koncerty, coś takiego, więc w sumie na pewno się wybierzemy. Jeszcze nie jest mi nic wiadomo, ale jeśli już się dowiem, to na pewno będę. Będziesz obchodziła jakoś ten jubileusz? Nie. Oczywiście. A w jaki sposób? Będziemy na Dniach Łomży. No, z przyjemnością odwiedzimy. Będzie pani jakoś świętowała ten jubileusz? No może i tak. Tak, myślę, że uczestniczyć będę w imprezach i uroczystościach organizowanych przez miasto. No, mam się wybrać na koncert czerwcowy. Chyba nie. Ani trochę? No nie. Żaden koncert, żadne wydarzenie? Żadne. No nie wiem jeszcze w sumie. Jakieś wydarzenie, jakieś koncerty, może już znasz jakieś plany? No wiem, że będą jakieś koncerty i w sumie wiem, że mamy tańczyć tam. Także no, zapraszam. Będzie pan świętował ten jubileusz, czy nie bardzo? No jak nie. A w jaki sposób? No jak nie, kurde. No gdzieś dojść do dobrej restauracji, pojeść, popić. No tak będzie na 600-lecie Łomży, będzie przecież msza święta, będą uroczystości. Seminarium też będzie brało w tym udział. Może czegoś wam brakuje w tym roku jeszcze, w związku z tym jubileuszem? Ciężkie pytanie. Coś, co można byłoby jeszcze zorganizować? Jakiś pomysł? Czy jest tak w 100% dobrze? Może jakiś bieg. Tak myślę, że może fajnie byłoby zrobić jakiś bieg. Chyba 3 maja było coś takiego. Na różne dystanse, tak żeby wszyscy i dzieci, i starsi ludzie mogli się zaangażować. Sądzę, że to jest teraz coraz bardziej popularne i że to jest spoko. Nie wiem, może jakiś marsz, w sumie nie wiem, taki, nie wiem, czy jest organizowany, ale w sumie wydaje mi się, że marsz byłby takim dobrym pomysłem. No to te koncerty najfajniej w sumie. A jakie koncerty? Jak teraz na Juvenalia będą. Jakiś gatunek? Nie, no to... No, w sumie można było jakieś patriotyczne, ale to nie dla ludzi nie przyszli. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jakaś zabawa, koncert, występ? O, na pewno jak najwięcej koncertów. Tak fajnie by było w sumie uczcić to. No, nic mi teraz takiego nie przychodzi do głowy.
ale myślę, że imprez kulturalnych jest dość dużo i każdy może wybrać coś dla siebie. Znaczy wiem, że tu już się coś dzieje, ale czy coś dalej będzie, to nie mam pojęcia. Tak w ogóle? W ogóle. A co byś chciała, żeby było? No nie wiem, myślę, że jakieś koncerty, nie wiem. No coś w tym stylu myślę. Istna juwenalia. No nie wiem, jakoś, żeby jakoś to uczcić w taki sposób, żeby każdy poznał historię albo coś takiego. Żeby tak... Żadnej zabawy, historia? No tak, ale trzeba i wiedzieć, i się bawić. Ale bardziej wiedzieć, czy się bardziej bawić? Bardziej się bawić. Może czeka pani na jakieś wydarzenie? Jakiś koncert, jakieś... Tak, czeka, jak widać. Na takie wydarzenie. Co chciałby pan, żeby działo się jeszcze w tym roku? Działo, żeby... No lepiej, żeby było w ogóle. Jakiś konkretny pomysł? No, żeby się lżej ludziom żyło i ten... Spokój i ten... Czyli tak bardziej ogólnie? Tak. Żeby nie było ten... Żeby starczyło, no, pieniędzy i tego, co tam jeszcze. No i zdrowia, żeby wszyscy mieli spokój, jakiś ład, porządek, żeby był. W ten czas było najlepiej. Chciałabyś, żeby coś zorganizowane zostało może w mieście w ramach tego jubileuszu? Właśnie się wyprowadzam, także jest mi to obojętne. Aż tak źle? Nie, po prostu zdałam maturę i stąd uciekam. Nie każdy mieszkaniec Łomży wie, w którym roku Łomża uzyskała prawa miejskie, lecz prawie każdy wie, który to jest jubileusz. Najbliższa okazja do świętowania już 19 maja. Zachęcamy zatem do korzystania z atrakcji przygotowanych przez miasto.